W poprzednim odcinku mój klon uwięził mnie w więzieniu. Siemano dla wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypsory, jak widzicie jestem uwięziony w więzieniu w bazie mojego klona. Uwięził mnie tu ten frajer, ten... nienawidzę go po prostu, denerwuje mnie fest. Ale musimy się jakoś stąd wydostać, dzisiaj będziemy się próbować stąd wydostać. On gdzieś tam przed chwilą chodzi, więc on tu pewnie zaraz przyjdzie. Myślę, że najlepiej będzie jak zrobimy gdzieś jakiś podkop po prostu i się gdzieś będziemy kopać powoli. On, ten frajer, kurde, ten mój nieudana, ta moja nieudana kopia, zrobił tutaj błąd duży i dał mi nóż, za pomocą którego będziemy tutaj sobie, prawda, drążyć fajną ścieżkę gdzieś pod ziemią czy coś. Ponieważ, no, nie ma to tamto, trzeba się stąd wynosić, nie będę przecież tutaj więziony przez niego. Nie wiem, gdzie on jest, mam nadzieję, że on tu zaraz przyjdzie, ponieważ ja już bym najchętniej rozpoczął to. Ale zanim jednak on przyjdzie i zanim jednak w ogóle zaczniemy cokolwiek robić, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, widzicie? Może 7 łapek w górę. Dziękuję bardzo, jeżeli wam się uda, będę wam mega wdzięczny. Oczywiście 7 łapek to myślę, że na spokojnie dacie radę. A możecie pokazać, ile więcej dacie radę, jakim jesteście kozakami. Dodatkowo możecie wbić na Chef Shopa, tam prawda możecie sobie kupić etui i inne takie fajne rzeczy. Możecie też wysłać mi paczuszkę na adres, który jest w opisie. I zapraszam na Instagrama, link i nazwa Szczypsom przez 2N jest oczywiście też w opisie. No i to i tyle. No i tyle, dobra, słuchajcie, oho, no. Co ja tu kombinuję? Ty, weź tam się uspokój. Idź się zajmij swoimi rzeczami. Nie rozmawiamy. Nie mogę, bo cię muszę pilnować cały czas. Ja, ale nie, po co, jak już jestem zamknięty? Ja bym cię tymi laserami walnął, o Jezu, ale bym cię walnął. Ej, i, to, dobra, powiedz mi, czy przez te bloki to ja mam to właśnie ten kryptonim poison? Kryptonite poison? Co, tak? To jest to? Tak, to ty, a co jakbym rozwalił te bloki? No spróbuj. A otwórz mi. Nie. Dlaczego? Bo nie. Dobra, jesteś kurczę. Dobra, a ten, bo ja bym sobie... Czekaj, a ja bym się mleka napił. Masz mleko? Co? Już tu siedzisz. No trochę siedzę, mleka bym się napił. Dawaj, weź mi, daj mleka. Nie. Załatw mi mleka, proszę. Nie. Co, czemu nie? Nie dam się nabrać. Jakie nie dam się nabrać? Mleka mi się chce po prostu napić. Ale przecież te bloki tu są ciągle, to przecież... Znowu... Ale rozumiesz, że ja to wypiję, nawet jak mi to zniknie, to na sekundę i zostanę znowu. Chcę po prostu mleka się napić, no weź. Kurde, no nie bądź już taką... No wodę... Ale wodę to ja sobie mogę tu... Pa, rozlać sobie tu mogę, co najwyżej. Wystarczy ci. Dobra, ale ja chcę mleko, daj mi mleko, proszę. Proszę, no to cię nic nie kosztuje, a mleczko już bym się napił, prawda, bym sobie, prawda, posączył. We, daj mleko, proszę. Tylko muszę coś... Proszę. Zarzuć mleczkiem, proszę cię. Dobra, lawę też tam. Jak coś tu się spalę. Że co? Jak coś tu się spalę. Ale przecież ty tu nie wlejesz mi tej lawy. Otworzę i wleję. No to ja ucieknę. Nie, zamknę. Ale dobra, no spokojnie, przecież... Czekaj, piję. No i widzę. Mogę jeszcze jedno? Proszę. Nie. Kurczę, a krowę mi byś tu dał? Krowę mi przyprowadź, co? Będę se sączył, ile będę chciał. Tak ci tam tą lawę wleję. Dobra. Masz to wiadro, nie chcę tego wiadra. A tego, a ciasteczko? Bo za... Ciasteczko do mleczka fajne jest, nie? Ciasteczko, proszę. Co ty? No, ciasteczko? Nie wiem. Ciasteczko? Ogarnij mi ciasteczko. Pójdź. Pszenicę pozbieraj, zrób coś tam, nie? I przynieś. Poczekaj, no, dobra. Ta? No, już poszedłem. Nie, poszedłeś, stoisz tu. Ja wiem, że tu jesteś, nie widziałem, żeby się drzwi otwierały. Widzę drzwi stąd. Nie oszukuj. Wiem gdzie... No poszedłem, jesteś tu dalej. No, na pewno. Nie, no wiem, że tu jesteś. Wiem, że tu jesteś. Ja poszedłem, serio. Nie no... Widziałem, czy się otwierają drzwi i nie wyszedłeś. Jesteś tu ciągle. Ale udajesz głupiego, dobra, jesteś flakiem, wiesz, że widzę te drzwi. No dawaj, wychodź. No wychodź stąd. Nie wychodzisz? Ty stoisz przecież tu ciągle. Chodź tu. No chodź mi przynieść ciasteczko, no. O, widzisz, wiedziałem, że tu jesteś. Dobra, ej, słuchajcie, poszedł, teraz to już faktycznie poszedł. Dobra, kopiemy tą dziurę.
Czekajcie, zamknę drzwi, żeby nie widział, co tu się dzieje. Rozwalamy tutaj. Na spokojnie rozwalamy. On na bank nie ogarnie, że my stąd uciekamy. Bo ja tu dobrze. O, tu jest jakiś. Tej, tam jest dziura jakaś. Wychodź! Co robisz? Srałem. No a po. A co? Mam sprawdzić? No, dawaj. Nie, wolę nie. O, dzięki za ciasteczko. O, właśnie akurat miałem taką ochotę na ciasteczko. Ty, ale ciasteczko to trzeba zapić mleczkiem. Rzuciłbyś? Nie. No weź, rzuć mi mleczko. Proszę. Nie, żadnego mleczka. Ostatnie, no proszę cię. Nie. Jedno mleko, no. Muszę wykończyć maszynę, która cię zniszczy. Dobra, no weź, proszę, jedno mleczko. Nie, nic nie dostałem. Proszę. A już tam dałeś te diamenty? Dałeś już te diamenty, co tam potrzebujesz? No, oczywiście. No dobra, to ja idę. O, nie, znowu mnie przycisło na kibel, wiesz? Spoko. Ale weź, mleczko byś mi ogarnął. Proszę. Nie, żadnego mleka. Dlaczego nie? Chodź. No wychodzę. Haha, żartowałem. No proszę, daj mi mleko. Ja chcę się napić mleka jeszcze jednego. Zrzuciłbyś. Proszę, no. Dla ciebie to nic, a dla mnie to wiele. Szybko, bo mam jeszcze posmak ciastka w tym. Teraz co? No otwórz, otwórz tak jeszcze raz zrób. Nie. No dawaj, jeszcze raz. Dobra. O, dobra, przepraszam. O ty flaku. No stary, proszę. Co, musiałem ci sprowadzić do parteru znowu? No, ale czekaj, bo ja mi wypadły rzeczy z ekwipunku. Miałem tam kilka fajnych tych. Fajnych, no miałem pelerynę. Pelerynę mógłbyś mi oddać, bo ja się nie przykrywam tu, jak wie. Nie mogę ci oddać. No i daj, o, mam ją. I daj mi jeszcze ten. Ziemniaki miałem. Należą mi się, miałem je. I nóż do krojenia chleba miałem nóż. Dobra. Ale ty... No dzięki, ale miałem... jednego ziemniaka mi oddałeś. Oddaj mi, oddaj mi resztę ziemniaków. Masz ziemniaki, oddaj nóż. Dzięki. Oddaj nóż. Czemu nóż? Ale ja mam... Ale... Obiecuję. No. Czemu jest użyty? No bo kroiłem chleb. Normalne chyba, nie? No kroiłem chleb! Co? Już się zużył, tak? No a przecież zawsze się narzędzie zużywa po od razu użyciu go. Tak, ale nie aż tak. Wyświetlały mi się punkty w prawym górnym rogu. No bo dałeś mi kurde czerstwy chleb. Aha, czerstwy chleb. Co no, dostać? Ale świeży, patrz, ale odliczamy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, widzisz? 12 chlebów dostałem, wiesz? 12 chlebów, 12 dni, hopie, przecież wiesz ile to jest tego? Poza tym ja miałem ziemniaki upieczone, więc ja sobie najpierw jadłem ziemniaki. Oddaj mi ten nóż. No proszę, bo ja nie mam czym kroić chleba teraz, jak ja mam to pokroić? Idź do łazienki, odsuń się. Czemu do łazienki? Jak to zamkniesz, to wiesz, że ty nie wyjdziesz. Po co ty robisz? Ty jesteś półmózgiem głupim. Oddaj mi ten nóż. No, teraz ten. No i dobra. No wiem, że już jestem skazany tu na cierpienie do końca. Odkładam sobie wszystko do skrzynki. Ale weź. Mleczko byś mi ogarnął, co? Mleczko? Mleczko, no. No weź. Nie. No proszę. Poczekaj, muszę coś wymyślić. Co? Dasz jakąś łańcuch skraftować? Nie ma tu łańcuchów. A z moda da się? Są tu jakieś Nie wiem. Nie wiem, czy są jakieś łańcuchy. A możliwe, że są jakieś łańcuchy. Tak? Ale... Muszę się jakoś przykuć do ściany. No, ale to chyba żelazo potrzebujesz. To musisz chyba pójść pozbierać, co? Dobra, to idę po żelazo, dzięki. Spoko, no, nie ma problemu. Dobra, słuchajcie, zbiwam teraz, to jest tu, którym uciekamy, tu. Jaki tu jest tunel? Ej, dobra, uciekamy sobie normalnie tędy, wziąłem wszystko, co potrzebujemy. Tu. Je, tu jest dziura jakaś. O nie, jak tu przejść teraz na drugą stronę? Chodź tu. Co? O co chodzi? Czekaj, bo sram. Dobra, idę, już nie ma problemu, już wychodzę, już, czekaj. Nie, no co ty kurczę, ale napastujesz mnie w mojej własnej celi? Już miałem wejść. No. Celi to jest dura, w której ty siedzisz. Dobra, co chcesz? Czy jakieś problemy żołądkowe, czy co? No, a co sobie nie mogę już w kiblu siedzieć? Tam jest moja strefa prywatności.
Możesz, ale jakoś dziwnie się z tym czuję. No po to mi zrobiłeś chyba ten kibel, nie? Żebym sobie tam siedział też. Chyba ci go przyniosę zaraz na zewnątrz. A ty... To nie... Ci go przyniosę. Dobra, ale... Uspokój się, masz te łańcuchy czy co? Czy jesteś flakiem? A, mam łańcuchy. Nie, nie mam łańcuchy. Czekaj. No, widzisz, kurczę, taki jesteś. Intymnie. No, pokaż łańcucha. No i super. A teraz rzuć mi go. Nie, muszę cię przykuć do ściany, poczekaj. No nie masz jak tego zrobić. Poza tym łańcuchem nie przykujesz mnie do ściany. No nie, co to jest? To jest jakiś useless, ale... No, no bo to jest słabe, no. Złe skraftowałeś, musisz iść chyba po inne. No dobra, skraftuję jeszcze inne. Nie przeszkadzaj mi. Ja, ale możesz mi teraz nie przeszkadzać, ja bym mógł później załatwić sobie dwójeczkę na spokojnie? Czy będziesz mi ciągle wyrywał? Kolejny raz. No bo ja jem ciągle ziemniaki, a ziemniaki te już są troszkę takie, wiesz... Takie, co mnie cisną na tron. Co? Jeśli ci odwodnisz... Od tej, masz biegunkę, masz i potem... Nie odwodnię się, bo będę pił wodę. Dobra. Ale mam na ciebie oko, pamiętaj. Masz kurczę, ty jedyne co masz to... No. No, dobra. Problemy psychiczne masz. O, dobrze było sobie w końcu siąść na kibel. Dobra, słuchajcie, uciekam. Zbieramy tego dirta, to jest jedyny sposób na to, żeby się stąd wydostać. Nie wiem ile tam potrzebujemy, mam nadzieję, że nam wystarczy tego. Dobra, bierzemy 7, 7 może wystarczy. Dobra, czekajcie, przekopujemy się tutaj na drugą stronę. O, nie, sięgaj to. Długo jeszcze? Tak, jeszcze długo. Dobra, uciekam. Jak długo? Uciekam. To jest, dobra, mamy normalnie wyjście, wychodzimy stąd. Tak, halo. Wychodzimy stąd, wywamy od niego, nie? To jest koniec naszej halo. Przygody tutaj u niego. Wchodzę. No to wchodź, wchodź. Gdzie on jest? Dobra, czekajcie, szybko ten. On pójdzie tym tunelem tam. Szybko wracamy po moje itemy, które ja tu odłożyłem. Oj, teraz już jesteśmy niezwyciężeni, teraz już jesteśmy. Dobra. Ugrane. Nic mi nie zrobi. Zwiewamy stąd. Tylko niestety jest. Wow, ile tu jest mobów. Dobra, on mnie nie znajdzie, szybko musimy zwiewać, gdzieś się schować. Co to jest? Gdzie on jest? Co to jest? Nie wiem o co chodzi, co to jest. Skąd ma tą łódkę? Dobra, ej, on znalazł tą łódkę, ja wiem, ją zauważyłem tam, dobra. Chowamy się tutaj do domku. Schodzimy na dół, dobra, wezam się przymki. Schodzimy na dół do magazynu, tam się schowamy, tu nas na pewno nie znajdzie, dobra. Słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Teraz musimy się ukrywać przed moim klonem, bo mój klon ewidentnie chce mnie złapać. Czekajcie, ja tu mam idealny sposób na to, żeby się schować, patrzcie, robimy coś takiego, hup, nie, zamknij się tam. Dobra, przechodzimy tu, patrzcie, to jest idealne miejsce, żeby się schować, on tu nas na bank nie znajdzie, idealne miejsce, dobra. Trzymajcie się, widzimy się już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, na razie, pa pa!